Otwieram pięćdziesiątą drugą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimę burmistrza Zwolenia. Witam pana Grzegorza Molendowskiego zastępcę burmistrza. Witam panią Marię Kalbarczyk skarbnika gminy. Witam pana Mirosława Hoja sekretarza gminy. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad, Państwo radnych otrzymali. I porządek obrad następująco wygląda. Punkt pierwszy: Podjęcie w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To jest projekt numer jeden. I projekt numer dwa: Uchwała w sprawie zmian budżetowych na rok 2022. I tutaj bym poprosił Pani Skarbnik o wyjaśnienie tego projektu. Dobrze. Proszę Państwa, najpierw projekt numer jeden uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. I proszę Państwa, jeśli chodzi o pomoc obywatelom Ukrainy, może być finansowana z trzech źródeł. Pierwsze źródło to jest budżet państwa. Drugie, utworzony przy Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Pomocy. I trzecie, samorządy, o czym Państwo doskonale wiedzą, bo z mediów, z mediów mamy przekazy, samorządy także w ramach posiadanych środków własnych mogą zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy. I w projekcie numer jeden mamy wyszczególnione formy pomocy, czyli tak zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością, zapewnienie środków czystości higieny osobistej oraz innych projektów, produktów i usług. Jeśli chodzi do tej pory, mamy już jedno dziecko obywatela Ukrainy w przedszkolu, do tej pory finansujemy, a i drugie, ponadto kilka. Dzieci, kilka dzieci y, ukraińskich jest wożone autobusem, i tu też będą trwały negocjacje w tym zakresie, jeśli chodzi o cenę z przewoźnikiem, o, 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 mówię o koszty. No i jeszcze, proszę Państwa, zapewnienie środków czystości, jednej osobistej, innych produktów i usług. I tutaj nasz bus dowozi. Produkty żywnościowe, dowozi dary od państwa do, 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 do miejsc, gdzie, gdzie obywatele Ukrainy przebywają. Taki jest projekt numer jeden. Jak widzicie państwo, pomoc idzie wielu z wielu źródeł. A żeby gmina mogła w obowiązującym stanie prawnym pomagać, stąd też powinna być podjęta uchwała Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o projekt numer dwa i skąd właśnie termin sesji nadzwyczajnej. Tak jak mówiłam, proszę państwa, że pomoc obywatelom Ukrainy będzie także z tak zwanego funduszu pomocy. Z tego funduszu będzie płacone 40 plus, nazywane już to w mediach 40 plus, czyli zwrot kosztów dla mieszkańców naszej gminy, którzy przyjęli obywatelów Ukrainy to jest za jeden dzień. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, proszę Państwa, przez 60 dni z tego funduszu może być wypłacona ta pomoc. Więc proszę Państwa, w tej chwili, jeśli chodzi o ilość obywateli Ukrainy, jest około 200 osób. Nie wiem, to te dane możą, mogą się cały czas zmieniać. Więc tu chcielibyśmy wprowadzić kwotę 480 tysięcy po stronie dochodów z tego funduszu pomocy i po stronie wydatków i proszę państwa jeśli chodzi o fundusz pomocy to pierwsza taka zmiana w budżecie może być prowadzona na sesji rady. Następne zmiany, które by dotyczyły środków z tego funduszu, mogą być już wprowadzane do budżetu za pomocą za, przy pomocy zarządzenia. I tutaj burmistrz zwolenia na, w tej uchwale może być upoważniony do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. I dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, do dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ustawy o finansach publicznych i do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z prowadzeniem nowej inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostki, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu. To wszystko, to upoważnienie się dotyczy właśnie tylko do środków z funduszu pomocy, więc mówię takie upoważnienie też powinno być zawarte w projekcie uchwały. I teraz jeszcze ponieważ mówię no, dynamicznie cały czas budżet w budżecie no, powinny być wprowadzane zmiany. Proszę Państwa, bur... na poprzednich sesjach mówił burmistrz o rozmowach z lasami państwowymi i w ostatnich dniach gmina dostała decyzję, która nakłada na nas. Zapłatę w kwocie, odszkodowania w kwocie 78 201 złotych za nieruchomość po drogę gminną w obrębie Karolina. I tutaj mamy 14 dni do zapłaty tej kwoty, i proszę Państwa, te środki będą w budżecie w załączniku inwestycyjnym, tam gdzie jest nabycie dróg, nabycie nieruchomości po drogi i po odchodniki. Dopisana została. Wymieniona miejscowość Karolin. Czyli, czyli tutaj nie zwiększamy wydatków budżetu, tylko doprocesowujemy to zadanie. I jeszcze następna zmiana, proszę Państwa. Po przetargu na yy, przebudowę kanalizacji i wodociągów na osiedlu Wojska Polskiego brakuje nam do sfinansowania tego zadania 140 tysięcy złotych. Więc następna zmiana. Przesuwająca środki z przebudowy oczyszczalni ścieków z pierwszego etapu na właśnie na tą inwestycję. I takie zmiany prosimy o, o, o przegłosowanie i włączenie do budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę Dziękuję. o pytania. Tak, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer jeden? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Pan Leszek jest za. O, rękę, w razie czego? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Projekt numer dwa w sprawie zmian w budżetowej na rok 2022. Pytań nie ma, tak? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer dwa, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. No i tutaj nie mamy spraw różnych, czyli stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Sesję kończymy. Zamykam obradę 52. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.